Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie po raz 16 na Wyspie Chowańców. Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj, żeby wykonać ostatnią z dostępnych na wyspie prób. To znaczy w tym momencie dostępnych, bo oczywiście nie wiemy, co stanie się później. Jeszcze jedna próba. Zobaczmy, jaka będzie zabawa. Tak, dzięki. Przy Dojo nadal brakuje 4 monumentów. To będzie jeden z nich. Miś nazywa się Polo, oczywiście od polarnego misia i od Marco Polo, bo misja jest związana z łodzią. Nie mam zielonego pojęcia, o czym ta misja będzie, ale zaniepokoił mnie jeden z komentarzy. Ktoś z was twierdził w nim, że ta misja będzie dużo trudniejsza od misji z piłką. Jak będzie naprawdę, zaraz się przekonamy. Witaj, o wszechpotężny. Mam dla ciebie próbę. No cześć. Przebywam na Wyspie Bractwa już od wielu lat. Tęsknię jednak za lodowymi pustkowiami, które są moim domem. Ci tutaj dobrzy misjonarze powiedzieli, że zabiorą mnie ze sobą, gdy tylko ich łódź będzie mogła wypłynąć na morze. To są nasi ludzie! To są podróżnicy od Oj Duli Duli! Czy jak to tam nie szło? Mam nadzieję, że ich pamiętacie. Świetni byli. Ej, Duli Duli, nie, oj, Duli Duli. Twoim zadaniem jest zebranie załogi, która rozproszyła się po całej wyspie. Musisz znaleźć ich wszystkich. Tylko wtedy próba zostanie ci zaliczona, a ja będę mógł wyruszyć. Ich było chyba tylko 3, więc to nie powinno być trudne. Chyba, że się, nie wiem, że kogoś tam sobie doruchali. Mogliście poczekać z tym wodowaniem, tak sobie myślę. Dziękujemy za podjęcie tej próby i za twoją pomoc! I pokornie prosimy o wszechpotężny o kierowanie naszą łodzią! O kierowanie Mogę łodzią? Mogę być tutaj pomocny, panie. Umieść swoją rękę za łodzią, a ja postaram się dmuchać w tym kierunku. Pozbierajmy wszystkich. A, w taki sposób, dobra. Dmuchać w tym kierunku, czyli co, jeśli... Przestań. O, fuck. O, to nie będzie łatwe. Już to widzę. Widzicie, co tu się dzieje? Jak to poklatkowo w ogóle przesuwa tą łódź? Nie przesadzaj, stary. Zaraz się rozbijemy o ląd i będzie O Jezu, o Boże, ale będzie masakra. W ogóle, gdzie ja mam płynąć? Mam nadzieję, że ich będzie dobrze widać. Weź tutaj, dmuchaj. I co, będziemy bokiem płynąć, naprawdę? Już, stary, nie rozpędzaj się. To będziemy tak delikatnie dmuchać. Tam chyba jest jeden. Już stopuj trochę, bo widzę, że przesadzasz. Nie rozbijaj się. Najgorsze, że tak poklatkowo strasznie robi. Widzicie chyba sami, jak ta łódź się przesuwa. Dobra, mamy pierwszego z nich. Nie było aż tak źle. Dziękuję. A już myślałem, że będę tkwić tu wiecznie. Skakuj. Podejrzewam, że jeszcze 2 gości będziemy musieli zgarnąć. Czekaj, łódź, ty się w ogóle... Ja się muszę rozejrzeć, gdzie jest kolejny typek. Tu są pochodnie, ale nic się nie dzieje. Tu chyba wcześniej była jakaś próba. Tutaj też pusto. Tu pusto. O, tu w ogóle źle się dzieje. No come on, gdzie jest kolejny typek? Po sobie jaja ze mnie robicie. Dobra, gdzie jest łódź teraz? Może inaczej, gdzie jest łódź? To chyba opłynęliśmy i łódź powinna być gdzieś... Kurde, mogłem jej... Fuck, spieprzyłem w ogóle, że ją z oczu straciłem. Pewnie jest gdzieś tu. Jest łódź, dobra, płyniemy. Fajnie, że bokiem płyniesz.
naprawdę ma sens. Zwolnij, zwolnij, malutka, zwolnij. Prr. Prr. No dmucham cię z tej, zwolnij. Widzisz, jak cię dmucham? Zwolnij. Dmuch, dmuch. Co nieposłuszne. Dziadostwo. Może gdzieś tutaj jest koleś. Też nie. Może tutaj jest koleś. Oczywiście, że jest. Dobra. Chodź, łódź. Idziemy pod molo. Później stamtąd wypłyniemy i nie mam zielonego pojęcia, gdzie popłyniemy. No płyń, płyń. Trochę w tą, żebyś się nie rozbiła. Mam nadzieję, że tego nie da się rozbić. To nie jest łatwe. To jest próba, w której pewnie wiele osób zawaliło. Przestań, dmuchaj, dmuchaj, zwolnij. Zwolnij, zwolnij, zwolnij. Zwolnij, zwolnij, zwolnij. Dobrze będzie. No zabierz gościa. Masz, okej. Okay. Mamy drugiego. Podejrzewam, że ich jest trzech. Zaraz poszukamy trzeciego. Czy możesz teraz uratować trójkę moich przyjaciół? Wat? Co? Trójkę jeszcze? Czyli łącznie z was pięciu czy czterech? Czekaj, tu coś jest? Tu chyba pusto. Nie ma żadnego molo. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że oni wszyscy są na molo, bo już na nic innego nie zwracam uwagi. Nie rozbij się ląd, nie rozbij się ląd. W ogóle zatrzyma się trochę, come on. Stój, gdzie jesteś, się rozejrzyj, gdzie jest molo jakieś. Pusto, 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 pusto. O, fuck. Dobra, mamy kolejne. Płyniemy. Szturmuj burzę. Malutka. Spróbujemy tak bokiem przypłynąć. Obawiam się, że trochę za szybko popierdzielasz. Znowu będę miał problem z wykręceniem ciebie. Dobra, nie jest źle. Powoli chyba zaczynam nabierać wprawy. Jakaś muza z filmu akcji by mi się do tego przydała. Wiatr sobie spokojnie dmucha. Zero wrażeń. Zawijaj się tam. No bez kitu, nie ma żadnego szumu. No szum jest, ale jest taki mega spokojny. Ja przecież ja tu mega cyrki wyprawiam. Zwolnij, zwolnij, malutka, malutka. Już, dmuch, dmuch, dmuch. Damy radę. Odbij, ale nie tak szybko, nie tak szybko. Nie ma pośpiechu. Nie, no nie wpływaj, słuchaj. Nie, nie widzę potrzeby najmniejszej. Płyń tam do niego. Zwolnij, mały. Zwolnij. Nie do lasu. Wypad z lasu. Nie! Co ty chcesz zrobić? Zatopić nas? No nie! Poważnie od checkpointu. O, dobra, powolutku będziemy to robić w takim razie. Tam trochę, no trochę za dużo gazu dałem. Trochę za mocno Yang dmuchał. No to nie jest, kurczę, łatwo, ta łódź się jakoś dziwnie rozpędza, jakby ono chciałaś tak rozpędzać. W ogóle kto pływa tak szybko bokiem? No to jest niezrozumiałe dla mnie już na samym starcie. Weź w ogóle odbij od burzy, no to na pewno jest zasadzka na nas. Prawdziwa, normalna burza już dawno by się skończyła. Ta jest jakaś permanentna i to na pewno jest pułapka. Dmuchaj, dmuchaj, dmuchaj. Tam płyniemy. Może popłyń sobie sama przez jakiś czas. Ha, czyli jeśli oddalimy wystarczająco dłoń od łodzi, to w ogóle przestanie się poruszać. I to w miarę szybko wtedy stopuje, nawet szybciej niż kiedy ja dmucham w przeciwnym kierunku, co jest bardzo dziwne. Patrzcie, zabieram dłoń i ona prawie się zatrzymuje od razu. To jest nie do pomyślenia, że jak z drugiej strony dmucham, to się wolniej zatrzymuje. Przecież to nie ma najmniejszego sensu. Popłyń sobie, słuchaj, tutaj. Teraz trochę tutaj.
Gorsze jest to, że ciężko jest kamerę dobrze ustawić. Powolutku, powolutku. Nigdzie nam się nie śpieszy. Stój, 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 zabierz duszka. Teraz popłyniemy trochę tak, trochę tak, trochę tak. Zabierz duszka. Trochę tak, trochę tak. Uważaj tam z tym lądem. Takie wąskie, kurczę, gardło mi tu dali do obrobi... O Jezu, nie. Nie powiedziałem tego wcale. Zapomnijcie. Dobra, na spokojnie do tej misji podejdziemy, to będzie na pewno dużo lepiej niż jeśli miałbym zaczynać co chwila od kolejnego checkpointu. No już, zabierz go. Dobra, jest. Jest trzeci, słuchajcie. Czy ostatni? Mam nadzieję, hurra! Że tak. Będę znów mógł wyruszyć w morze. Dwóch jeszcze, naprawdę. Szukajmy najpierw dwóch pozostałych. Czemu oni wszyscy mówią tym samym głosem, tak swoją drogą? Czekaj, 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 jeszcze nie dmuchaj. Jeszcze powoli, powoli, bo ty za bardzo się śpieszysz. No dobra, wypłynęliśmy. Na pełną wodę. Teraz zanim cokolwiek zaczniesz dmuchać znowu... Hej, oto praca dla ciebie. Masz ochotę? Nie, nie mam. Musimy odszukać kolejnego. Kolejnego gościa, na kolejnym... Jest kolejny molo. Akurat teraz się musiały wszystkie burze rozpętać, nie? Czujecie klimat. Dobra, pozwolę ci troszkę popierdzielać. Dobra, już zwolni, już zwolni. Kierunek? Nie, dobra, cały czas jesteśmy daleko. Mam nadzieję, że nic nie przegapiłem po drodze. Byłbym na siebie zły. Gdybyśmy musieli wracać. Tam jest burza, już widać stąd molo. Plan jest taki, płyniemy po prostej. Ustawiam go sobie tak i lecimy. Ciśnij malutka. Nie daj się zaskoczyć. Nie daj się zaskoczyć. Dobra, stopuj. Dobra, jeszcze trochę. I stopuj. Jest, mamy czwartego. Z pięciu. A, dziękuję. Pozostał jeszcze jeden członek naszej załogi, wiesz? Słyszałem, słuchaj, ale... Muszę w takim razie się poważnie rozejrzeć. Może jeszcze troszeczkę łódź w tą stronę odepchnę, żeby nie była zagrożona tymi piorunami, błyskawicami, całą resztą. Wypłyniemy sobie tutaj na ląd. Puść go, dobrze. Uff, tu też mogliśmy się rozbić. Zupełnie przypadkiem. Słuchajcie, najpierw oblecimy tą wyspę naokoło. Czy tu przypadkiem nie ma mola? Nie ma. To dobrze. To w takim razie płyniemy w tą stronę, tak jak myślałem. I porozglądajmy się. To jest świątynia, którą odnowiliśmy. Tu nie ma nic. Tu jest jakaś wyspa jeszcze, nie? Jest. Okej, dobra, bliziutko. Super. Skończymy to bez większego problemu. Płyniemy. A to i tak była długa misja, jakby nie patrzeć. Ja widzę, że już mam na liczniku dzisiaj odcinka jakieś 15 minut, co oznacza, że całą tą misję przechodziliśmy kupę czasu. Nie dmuchaj, nie dmuchaj. I znowu zacznij. Dobra, zostaw go, on już sobie poradzi. Albo jeszcze troszkę. Mamy piątego typa, brawo. I czeka tutaj z Impolo, jak widzę. Dziękuję ci, jestem ostatni. Masz już nas wszystkich. Przeszedłeś próbę, wszyscy są na pokładzie. To zapierdzielaj do Dojo. Dojo wieści o twoim sukcesie. A potem pożeglujemy na piękną, mroźną północ. Boże, bardzo jestem ciekaw, co stanie się teraz. Czy odblokuje się kolejna próba, czy już może po prostu gra zacznie się powoli kończyć, bo wiecie. Zostały dwa monumenty do odsłonięcia. Znaczy trzy, łącznie z Polo, który już nadciąga do Dojo, żeby ogłosić mój sukces.
Nie, to chyba jeszcze będzie jakaś jedna normalna próba, bo po tamtej stronie musi się domknąć monument. Dobra, dzięki Misiek. Powodzenia na północy. Płynie latami bez wody i sprawy. Lądu, hej, wypatrujemy wciąż miłość. Chciałem pośpiewać, ale w polskiej wersji językowej muzyka rozjeżdża się z tekstem. Płyniemy w dal, szukając lądu wciąż. Hej, duli-duli, hej, duli-duli. Tego się nie da słuchać po prostu. O, Rufus chce przemówić. Co masz mi, Misiek, do powiedzenia? Nie róbcie mu przypadkiem najazdu na tyłek, bo to tak się zapowiadało przez chwilę. Ani na krocze. No nie, naprawdę, najazd na krocze. Perfidne. No, już, wkręćmy się na górę. Dobrze ci poszło. Przekonałeś większość bractwa o swej klasie. Jesteś teraz o krok od wstąpienia. Dołączenia do nas. Nadszedł czas, byś podjął moją próbę. Próba Rufusa. Naprawdę, na czym będzie polegać? Chyba widziałem kolejnego chowańca próby. Podejmiemy tę próbę. Pojawił proszę, się troll. Proszę, proszę. I jeszcze jeden troll i więcej troli. Podejrzewam, że będę musiał przemknąć niezauważony przez ich teren. Do tego miejsca. Tak obstawiam, że to będzie wyglądało. To nie będzie nic łatwego. Odtąd dotąd. Jeśli mogę użyć cudu tego zniknięcia i tam jeszcze szybkiego tupotu, to jakoś sobie poradzę, ale to nie będzie nic łatwego, mimo wszystko. Dobra. Czy my mamy coś jeszcze więcej do zrobienia? Rzućmy okiem, co tu się dzieje. Zostały, słuchajcie, dwie próby. Pamiętaj, że możemy kliknąć na tym zwoju, a Rufus powie nam, co robić dalej. Słuchaj, pamiętam, dziękuję. Teraz odejdź. Zostały nam dwie próby, próba Rufusa i podejrzewam, że to będzie w takim razie próba Ewy, bo skoro Rufus już teraz oferuje nam próbę, to musi być próba Ewy. Albo próba tego krokodylka. Kurczę, pamiętajcie, że nadal nie mamy krokodylka odblokowanego, a on jest mega fajnym chowańcem, przynajmniej tak bardzo fajnie wyglądał w intrze do gry, dlatego... Liczę na to, że jego również dostaniemy na sam koniec. Gdzie jest Rufus? Gdzie on ma tą swoją próbę? To jest tutaj? To jest tutaj. Aha, to on potem ma całą tą wyspę, żeby z trollami się ganiać. Dobra. Słuchajcie, zajrzymy na szybko do naszych wiosek, bo dzisiaj już oczywiście tej próby Rufusa nie będziemy podejmować. Szczególnie, że zgaduję, że jest trudna i troszeczkę czasu jednak mi zajmie. Co ja chciałem dzisiaj zrobić? Chciałem zrobić... Nadal się nie da. Słuchajcie, mówiliście mi ostatnio, że... Oto. 8 rusztowań boisko piłkarskie. Mówiliście w komentarzach pod którymś odcinkiem, że będę mógł to zrobić dopiero po przejściu próby... Już nie pamiętam, jak on się nazywał. W każdym razie próby z piłką. Jak widzicie, nadal nie mogę do... rusztowanie o wartości 7 dołączyć kolejnego rusztowania. Nie mogę zrobić rusztowania o wartości 8, więc wybudowanie boiska piłkarskiego jednak jest w tym momencie dla mnie zablokowane. Nadal. Trudno, z tego co pamiętam, z nim były duże problemy i było dużo bugów, przynajmniej w podstawce, kiedy był jeszcze dodatkiem takim do ściągnięcia i do instalowania. Nie chcę go, prawdę mówiąc, instalować, a co mnie interesuje... Niestety, jak widzicie, ten cmentarz nadal nie generuje grobów. Nadal nie pojawiają się groby na tym cmentarzu, mimo że go ostatnio zniszczyliśmy i odbudowaliśmy, jak gdyby po to, żeby... Tak, wiem. Jak gdyby po to, żeby się naprawił, bo on nie działa poprawnie. Wiecie, co możemy jeszcze zrobić? Mam jeszcze jeden pomysł. Czy to jest wartości 2, bo to jest takie większe? Nie, 1. Dobra, to po 2. Albo nie, po 1, co ja się będę pieprzył. Złap rusztowanie. Brawo, postaw siedzibę.
postaw siedzibę. Niech ta wioska troszkę pójdzie w tą stronę. Być może po prostu wioska jest nadal zbyt oddalona od cmentarza, żeby cmentarz był wykrywany jako jego część. To jest kolejne moje podejrzenie i to sprawdzimy sobie dzisiaj. No oczywiście to już nic mi w tym momencie nie da, prawda, bo trochę na to za późno. Ale come on, przynajmniej może część z was, która nadal planuje zagrać sobie w dodatek do Black and White'a, na tym w jakiś sposób skorzysta. A skoro już mamy tyle tych rusztowań, to co mi zależy? Co tam, miśku mój mały? Przyszedł do pancia? Co u ciebie? Pokaż się tu. Chcesz być miły i uprzejmy. Chowaniec mi się udał. Jakby nie patrzeć. W porównaniu do wszystkiego innego. A, słuchajcie, chcesz... Czemu wy tańczycie? Ruch obfitości. Cud jedzenia. Nie wierzę, przecież wszystkim kazałem na koniec ostatniego odcinka wracać. Uczeń rozpłodnik. Ruch obfitości. Cud jedzenia. No i kurczę, przez takie akcje ja mam cały czas na pewno dużo punktów złego boga. Znaczy, no pomijając, myślę, że bugi, bo myślę, że dużo punktów złego boga właśnie wynika z tego, że ten cmentarz jest zbugowany i nie da się go naprawić, bo ani się nie da tego naprawić, ani nie da się postawić nowego, co zresztą widzieliście chyba dwa odcinki temu. Jak tam cud? Zdrowie. Już, przepraszam, cud, że tyle musieliście uleczenie. Tańczyć. A nie chciałem tego zabrać, chciałem na was użyć. Zdrowie. Cud uleczenia. No, ślicznie. Coś dobre? Ale pozwolę sobie zauważyć, że nadal nie ma nietoperzy nad moją świątynią. Czyli jeszcze nie jest aż tak tragicznie. Aha, mówiliście mi coś bardzo ciekawego ostatnio. Że jeśli załaduję cud leczenia... Cud leczenia... Zdrowie. Cud uleczenia. O, mieliście rację. Już nie pamiętam, kto to pisał, ale dziękuję za tipa, bo w sumie bym o tym nie wiedział. Zwróćcie uwagę, że mając w dłoni cud leczenia, mogę wykonać gest spirali i doładować go. Mamy mało drewna. Doładować go do... Zwiększenie. Wzmocnionego cudu leczenia. I mogę go wykonać oczywiście teraz przy chowańcu. Patrz, chowaniec. Patrz, chowaniec. Tutaj wymagana jest twoja boska obecność, panie. Chodź na smycz, chodź na smycz. Chodź na smycz. Głupi ty, patrz. Moc diabolska. A, olej. Nie, zobaczył. Dobrze, 1%. Jest taki bystry. Musiałbym oczywiście zmienić na jakąś małpę albo jakieś inne mądre stworzenie, żeby go poduczyć, ale chociażby podlota, który mam nadzieję nie jest tutaj. Nie, gdzie jest podlot? Dawno go nie widzieliśmy. Podlot. Jest podlot. Podlot, kurczę, żyje własnym życiem, zobaczcie. Co się stało? A! Jakiś czat mi się odpalił. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego jest. Pod klawiszem T. O, bo chciałem wybrać klawisz zdrowie. R. Cud uleczenia. Patrz podlot. Patrz, co pancio będzie robił. Ale ten duży pancio, prawdziwy pancio. Zobaczysz sobie? Zwiększenie. Patrz. Moc japońska. To bardzo się... O, 6%. I podlot, kurczę, jest bystrym chowańcem, jakby nie patrzeć. Nauczymy go w kolejnym odcinku, jak... Moc egipska. Jak używać tego cudu. Bo fajnie, żeby znał. Chociaż on. Może mojego chowańca też zmienię na jakiegoś innego. I też go nauczę. Dobra, słuchajcie, myślę, że nie ma sensu przedłużać dzisiejszego odcinka. Ja przy wioskach na razie nie chcę nic więcej robić, bo jestem załamany tym, co dzieje się z cmentarzem. A właściwie tym, że nic się z nim nie dzieje. Jestem załamany tym, jak wygląda moja świątynia. Chcę po prostu zrobić próby i dowiedzieć się, co tak naprawdę kombinuje Ewa. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już jutro. Pa, pa.